Nicolo, kim dla Ciebie jest influencer dobra i dlaczego uważasz, że taka rola jest ważna? Cześć, influencer dobra to dla mnie osoba, która nie tylko buduje swoją popularność, ale także aktywnie wykorzystuje ją do inspirowania pozytywnych zmian. Organizacja transmisji na żywo z ekspertami czy udostępnianie wiedzy na tematy społeczne to innowacyjne podejścia, które angażują widzów w realny sposób. Natalio, czy zauważyłaś jakieś innowacyjne podejście influencerów w działaniach na rzecz dobra społecznego, podobne do działań MrBeasta? Oczywiście. MrBeast jest prekursorem wielu innowacyjnych podejść. Widzę, że coraz więcej influencerów, podobnie jak on, korzysta z platform społecznościowych do edukacji i podnoszenia świadomości. MrBeast jest świetnym przykładem. Angażując się w działania prośrodowiskowe i charytatywne, pokazuje, jak influencerzy mogą mieć rzeczywisty wpływ na społeczeństwo. Kamilu, czy influencerzy dobra powinni mieć wyraźne cele i wartości, których bronią, podobnie jak MrBeast? Dzień dobry. Tak, uważam, że influencerzy dobra powinni mieć konkretne cele i wartości, tak jak to robi MrBeast. To pomaga im być spójnymi i autentycznymi w tym, co robią. Cele te mogą dotyczyć różnych sfer życia, takich jak ochrona środowiska, walka z nierównościami społecznymi czy wsparcie dla organizacji charytatywnych. Ty też możesz być jak influencer dobra i pomóc środowisku. Wystarczy dać złotówkę na cele charytatywne. To takie proste.